Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj sprzed małego promu, który nas dowiezie, mam nadzieję, do Mładzy i dalej do samolotu. Ale tak patrząc na ten prom, tak sobie pomyślałem, że to jest fajny obraz takich momentów w życiu, gdzie po prostu musimy zaczekać na przewiezienie na drugą stronę. Nic się tu nie da zrobić, nic tu się nie da przyspieszyć, bo po prostu nie ma jak, no, chyba że ktoś chce pław przepłynąć. No ale no właśnie, w praktyce jest to niemożliwe. Także są takie momenty w życiu, gdzie po prostu gdzieś doszliśmy i tyle. I trzeba poczekać. Trzeba się zgodzić na to, że nasze możliwości, nasze zdolności po prostu już więcej nas nie doprowadzą. I szukać promu. Z tym promami też różnie bywa. Ten prom akurat teraz zbiera nowe osoby. Pokażę wam, tutaj wygląda. Tam się zbierają już autobusy i za pół godziny odjedzie. I myślę, że odjedzie. Natomiast byliśmy na dużym promie, gdzie była odwrotna sytuacja. Znaczy była sytuacja taka, jak dojeżdżaliśmy do gejty z Mładzy, że po prostu była tak wielka kolejka, żebyśmy stali chyba z 6 godzin. Trochę tak jak na granicach u nas, na przykład pamiętam granica z Ukrainą, to mi się od razu kojarzy, bo to jest taka granica, gdzie się po prostu czeka, no, kilka dni można czekać, jak ktoś źle trafi. Na szczęście nas tam przepuścili, bo jakiś tam znajomy jakiegoś pastora tam był i generalnie nas puścili szybciej. Natomiast generalnie są takie miejsca, gdzie możemy się przeprawić na drugą stronę. Możemy się przeprawić szybko, możemy się przeprawić wolno, możemy się przeprawić czekając dłużej albo krócej, ale ciągle jest to jakaś bariera. Nie wiem, jakie są wasze miejsca na prom, nie wiem, gdzie ty masz się zatrzymać, albo gdzie ty masz pomyśleć o nowym promie. Niemniej właśnie z tego miejsca zachęcam cię do tego, żeby pewne rzeczy umieć przyjąć, a z drugiej strony czasami może zastanowić się, czy nie warto wybrać innej drogi, innego promu. Niech was Bóg błogosławi, niech wam daje dzisiaj dobry dzień. Panie Boże, dziękujemy ci za twoją dobroć, za to, że ty jesteś tym najlepszym, Panie Jezu, promem do twojego Ojca. Nie ma innego. Możemy się załapać, możemy się zabrać z tobą, Panie. Bądź uwielbiony i zachowuj nas i strzeż nas i prowadź blisko siebie. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.